time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Jest już godzina, przepraszam was, prawie 10:00. Neapol pomału budzi się do życia. Poniedziałek. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, tak to wygląda. Włosi jeszcze śpią, a przynajmniej większość. Pomału zacznie się tutaj budzić miasto do życia. Ale mamy dzisiaj piękną pogodę i bardzo fajne plany. Nasza rodzina też już pomału budzi się do życia. Słuchajcie, ja dzisiaj wstałam o 7:30. Jako pierwsza się wyszykowałam, żeby też nie zajmować łazienki, bo zaraz będzie się szykować reszta. Druga kawa się robi. Max oczywiście już dyskutuje, co i jak. I dzisiaj mamy w sumie fajne plany, ponieważ będziemy się widzieć częścią rodziny na świątecznym obiedzie, takim poniedziałkowym, w restauracji, która znajduje się około 20 km od Neapolu. I to jest taka restauracja, coś na zasadzie agroturystyki, coś w tym stylu, słuchajcie. Nigdy tam nie byliśmy, więc zobaczymy dopiero co i jak, ale podobno jest super. Będzie nas też spora grupka, bo mamy stolik zarezerwowany na 25 osób, a i tak to nie jest cała rodzina Maxa. Także słuchajcie, zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajny dzień. Oczywiście będę dalej nagrywać, piękna pogoda, już jest ciepło. Tak przy okazji wam pokażę, bo jeśli śledzicie filmy moje z Magdą, to wiecie, że po ostatnim filmie, po ostatnich nagrywkach doszło do małych zakupów. Pewnie Magda już u siebie pokazywała, co sobie kupiła. Ja natomiast kupiłam sobie właśnie tę bluzeczkę, taki sweterek, pokazywałam wam w wersji szarej, ale ostatecznie dorwałam właśnie w takiej wersji kremowej. Cienka, naprawdę bardzo fajnie ona wygląda z tymi, widzicie, z tymi takimi dżecikami. I spodnie, które miałam, nie wiem, czy uda mi się tak pokazać, bo tutaj, słuchajcie, lustro. Te spodnie, które miałam, które mierzyłam na sobie do stylizacji właśnie z białym t-shirtem, do stylizacji z tym takim żakiecikiem, wzięłam po prostu te spodnie. Te z podwijanymi nogawkami, w sensie nogawki, które sobie sama podwijam. I wiecie co, fajnie wygląda nawet taki komplet, taki kremowy, ekry, śmietankowy, na luzie, wygodnie, czyli tak jak ja lubię. Troszkę tak odstrzałowo, bo widzicie, są tutaj te błyszczące elementy. No, może być, może być. Dobra. To myślę, że będę już nagrywać, jak będziemy w restauracji. Tak mi się wydaje. Więc pokażę wam, co i jak. No zobaczymy, jak upłynie ten dzień, ale zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Zawsze jak tu jestem, zachwycam się tymi drzewkami pomarańczowymi. No to jest po prostu, słuchajcie, cudo. Drzewka pomarańczowe, drzewka cytrynowe, jest ich tutaj cała masa. La mezza famiglia Lucci. Una mezza famiglia Lucci è venuta. Tutti quanti. Salutate, salutate. Devo girare la starezza della famiglia Lucci. Auguri, auguri. Auguri. Ai maschietti. Sare tu, creatù. Auguri, buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Auguri! Heart disguised as strength, but it self-sabotage my love, self-sabotage my love, cause of my own pain. Hey.
Słuchajcie, wróciliśmy do domu. Nad Neapolem przychodzą teraz jakieś ogromne w ogóle huragany, wiatry, leje, więc zdążyliśmy idealnie w tę pogodę wrócić do domu. Jest cisza, spokój, wszyscy odpoczywają. Ja sobie czytam właśnie książkę. Max siedzi przed komputerem i coś tam ogarnia. Daniela odpoczywa, Salvatore śpi. Dzieciaków nie ma, jest cisza, spokój i powiem wam, że tego mi było właśnie trzeba. Tutaj w Neapolu jest tak intensywne życie, w ogóle ludzie się cały czas śpieszą, wszystko jest na szybko, masa jedzenia, zresztą widzicie to w moich filmach, jest głośno, jest intensywnie, a ja po prostu potrzebowałam takiej chwili dla siebie, że mogę się zrelaksować z książką, poczytać, odpocząć trochę. Jest już po świętach, poniedziałek dobiega końca, więc idealnie. No, gdyby jeszcze pogoda była lepsza, to by było już w ogóle cudownie. Nawet powiem wam, że nie wiem, jaka jutro ma być pogoda. Zaraz zobaczymy. No właśnie, ma lać w tej chwili do godziny 22. A jutro piękne słońce, ale chłodniej, bo dzisiaj było prawie 27 stopni, a jutro 18. W środę trochę pochmurnie, a potem cały czas słońce, więc idealnie. Oczywiście, że mamy plany na kolejne dni. Jutro ma też przyjść tutaj siostrzenica Massimo, Claudia. Mamy trochę takich, powiedzmy, biznesowych spraw do ogarnięcia, ale nie będę wam mówić co i jak. Najważniejsze, że święta minęły fajnie. No naprawdę fajnie, no mówię intensywnie. Tutaj we włoskiej rodzinie jest wszystko intensywne. Trochę jestem zmęczona i przejedzona, to na pewno, ale relaksuję się teraz, odpoczywam, wyłączam i zobaczymy się jutro, tak sądzę. Buongiorno, buongiorno, un altro giorno. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu naszego pobytu tutaj w Neapolu. Mamy dzisiaj przepiękne słońce. Zresztą wczoraj wam mówiłam o tym, jak sprawdzałam. Tak, słuchajcie, standard. To trąbienie to tutaj jest absolutny standard. Kto choć raz był w Neapolu, ten o tym doskonale wie. Mamy godzinę 11, jest ruch już, słuchajcie, niesamowity w centrum. Max właśnie poleciał do Leopoldo po Taralli, które będziemy ze sobą zabierać. I jedziemy na Via Toledo, Via Chiaia, pospacerować, obejrzeć trochę co ciekawego w sklepach, wykorzystać po prostu ten poranek, zanim wrócimy do domu, zanim będziemy coś jeść. Czas najwyższy po prostu trochę więcej pochodzić. Także zapowiada się dzisiaj fajny taki dzień, powiedziałabym trochę na relaksie, trochę widzicie, no tak jak jest, po prostu przyjeżdżamy do rodziny, siedzimy z rodziną, odwiedzamy jednych, odwiedzamy drugich, załatwiamy kupę spraw i przy okazji też trochę się relaksujemy. Także zabieram was na Via Toledo, Via Chiaia, na spacerek, a zobaczymy, co będzie się działo dalej. Thank you.
Wiecie, co to jest? To jest papryczka, czy to jest korno? No właśnie. To jest, słuchajcie, rożek, taki tradycyjny z Neapolu, który warto sobie stąd przywieźć. Oczywiście widzicie tutaj wszystkie pamiątki. O, proszę bardzo. Tradycyjny neapolitański. Patrzcie. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Kochani, gdzie jedziemy dzisiaj z rana? Teraz pogoda nie jest bardzo dobra. Trochę nuvoloso. Trochę chmur, no. Andiamo a un posto nuovo, si chiama Capo Miseno. È una località di mare. Capo Miseno. Capo Miseno, sì, tak. È una località di mare. Jedziemy w miejsce, które nazywa się Capo Miseno. Nowe miejsce, które mamy nadzieję, że uda nam się wam pokazać. Czekajcie, muszę sobie przytrzymać tutaj kamerę, bo oczywiście drogi w Neapolu to są drogi w Neapolu. Także słuchajcie, wjeżdżamy w tunel i jedziemy na kolejny fajny spacerek i nowe miejsce. Zobaczcie, pokażę wam, gdzie w tej chwili jedziemy. Mamy mniej więcej 31 minut drogi. Na taki ostatni tutaj punkcik, który się znajduje, widzicie, Capo Miseno, przy Zatoce Neapolitańskiej. Więc będziemy najpierw mijać Pozzuoli. Czekajcie, tu Pozzuoli. Później wjedziemy do Bacoli, a później wjedziemy tutaj właśnie na ten maleńki tutaj rożek na samym końcu. Kochani, dojechaliśmy. Patrzcie, jaki tu jest piękny widok. Dojechaliśmy. Słuchajcie, dalej się już nie da dojechać, bo tutaj mam zona militare, czyli tutaj jest wojskowe już wejście, tam żeby wjechać na samą górę, widzicie? Ale pokażę wam jeszcze widoczek właśnie tutaj z tej części. Mamma mia! Jesteśmy na najwyższym punkcie w tej chwili, słuchajcie. Max do mnie mówi, uważaj, żebyś tam nie wpadła, ale patrzcie, jak tu jest pięknie! Słuchajcie, a tutaj mamy takie schodki, którymi można wejść na samą górę. O, tu. Właśnie przed chwilą widzieliśmy ludzi, którzy tędy szli. Całe tutaj przejść się, o tutaj, tą całą okolicą. No nie ukrywam, że dużo chodzenia, ale widoki obłędne. I słuchajcie, tymi schodkami można wejść właśnie na Punta di Capo Miseno, gdzie znajduje się Il Sentiero di Capo Miseno, Santuario degli Uccelli. Zobaczcie. I tam można zobaczyć te niesamowite ptaki, roślinność. A mo stanno pure i pipistrelli. Ta pipistrelli. A no tak, nietoperze też są. No rzeczywiście. Ale słuchajcie, jaki tu jest spokój, jak słychać ptaki. To jest zupełnie inne miejsce na ziemi. Zobaczcie tutaj, pokażę wam taki kawałeczek tych schodków. Zobaczcie. O! I później już mamy takie kawałki schodków, którymi właśnie idzie się tam w górę.
doskonały przystanek na śniadanko. Ja sobie wzięłam cornetto, a Massimo wziął sobie pizzettę. Czekamy jeszcze na kawę. Tak, słuchajcie. W takim klimacie można sobie zjeść śniadanko. Patrzcie, pani idzie z papugą na ramieniu. No tego jeszcze nie było. Widzicie to? Widzicie to? Słuchajcie, właśnie przyjechał brat Massimo i przywiózł nam wyjątkową kopertę, a w tej kopercie mamy zaproszenie, czekajcie, żeby tylko je wyciągnę. O, proszę bardzo, na ślub i wesele, które będziemy mieć w rodzinie 29 maja, słuchajcie. Proszę, jakie piękne zaproszenie. Wszystko mamy tutaj ładnie opisane. Salvatore i Alessandra. Także szykuje nam się impreza rodzinna. Dzisiaj wieczorem jesteśmy z Danielą i z Massimo i z Salvatore w restauracji Dadora. No właśnie, słuchajcie, to jest jedna z takich restauracji bardzo, bardzo znanych tutaj w Napoli. Wiele gwiazd tutaj przyjeżdża, ale Massimo do mnie mówi, zobaczcie, jakie są fajne zrobione tutaj stoły. Tak, dlaczego to jest ristorante na ryba. Tak, to jest rybna restauracja. No oczywiście, nie mogło być inaczej, właśnie w takim morskim klimacie. Same gwiazdy tu przyjeżdżają. Maleńka restauracja w jednej z takich uliczek tutaj w centrum Napoli. No i zaraz będziemy coś wybierać z karty. Proszę bardzo, jest i adres. Tutaj wyjątkowo dla Was pokażę Wam, jak pięknie wygląda kuchnia i zobaczcie, jaki tutaj jest świetny grill. Na nim właśnie przygotowuje się rybki. Ale słuchajcie, żeby nie było, po tych pysznościach, owocach morza i tych wszystkich rybnych daniach stwierdziliśmy z Maksem, że zjemy na pół krostinę z kremem i poziomkami. Wygląda pysznie. Mam nadzieję, że też taka będzie. A później idziemy zrzucić kilogramy na długi spacer.